Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj na spotkaniu dotyczącym przejść dla zwierząt. Podczas dzisiejszego wykładu opowiem o charakterystyce, problemach, a także lokalizacji i dobrych praktykach związanych z lokalizacją, budową przejść dla zwierząt. Nasze spotkanie będzie miało następujący plan. Na początek zajmiemy się typami i rodzajami przejść dla zwierząt, aby dalej przenieść się w obszar planowania tych przejść z uwzględnieniem specyfiki Karpat. W dalszej części spotkania opowiem o przejściach dla zwierząt i korytarzach ekologicznych. Następnie poruszymy problematykę dotyczącą planowania przejść przy inwestycjach liniowych, takimi jak drogi i linie kolejowe. Aby następnie rozszerzyć wiedzę przy problematyce i realizacji przejść dla zwierząt, także przy inwestycjach liniowych, na przykład drogach i liniach kolejowych. Rozróżniamy trzy podstawowe typy przejść dla zwierząt. Mówimy tutaj o przejściach dużych, przejściach małych oraz rozwiązaniach mieszanych. Rozwiązania mieszane uwzględniają nie tylko potrzebę przejść, czyli potrzebę migracyjną dla różnych zwierząt, ale także interes społeczny. Zajmijmy się w takim razie na początek przejściami dużymi, takimi, które są wykorzystywane przez różne grupy zwierząt, zwłaszcza te o największych potrzebach przemieszczania się. W przypadku przejść dużych rozróżniamy mosty krajobrazowe, które mają charakter przejść górnych, czyli nad inwestycjami liniowymi, oraz mosty krajobrazowe dolne, które przechodzą pod tymi inwestycjami. W przypadku przejść górnych mówimy tutaj o nasypach, na przykład na tunelach drogowych, oraz mówimy tutaj o wiaduktach, takich, które przebiegają nad drogami i liniami kolejowymi. Szczegóły tych dwóch konstrukcji przedstawię w dalszej części spotkania. Natomiast mosty krajobrazowe to specyficzne rodzaje estakad, które umożliwiają przejście pod inwestycją liniową w sposób, który zawiera praktycznie niezaburzoną ciągłość siedliska. Innym rodzajem są przejścia małe, nie tylko ze względu na ich gabaryty, ale także ze względu na przeznaczenie. W przypadku przejść małych możemy rozróżnić takie, które odbywają się po powierzchni drogi, takie, które odbywają się nad tą drogą oraz takie, które odbywają się pod tą drogą. Przejścia małe są dużo tańsze w wykonaniu i przeznaczone są również dla zwierząt mniejszych, które również charakteryzują się zwykle mniejszą ruchliwością. Szczegóły wszystkich rozwiązań przy przejściach małych będą poruszone dalej w dalszej części naszego spotkania. Czym charakteryzują się przejścia duże, czyli konkretnie mosty krajobrazowe górne? Jak widzicie Państwo na fotografii, przejście dla zwierząt o charakterze mostu krajobrazowego jest konstrukcją budowlaną, która najczęściej łączy, czyli spaja dwa brzegi, dwie skrajnie środowiska rozdzielane inwestycją. Przeznaczone są one, jak większość przejść dla zwierząt, dla zachowania ciągłości nie tylko szaty roślinnej, ale także siedlisk i tras migracji. Istotą wyróżnienia mostu krajobrazowego górnego jest to, że mają one określone wymiary, a więc parametry techniczne, co jest szczególnie istotne. Otóż, aby zwierzęta mogły korzystać z takiego mostu i żeby mogły korzystać z niego regularnie i żeby nie stanowił on bariery w postaci na przykład zawłaszczania przez określoną grupę drapieżników, powinien być on nie mniejszy niż 50 metrów szerokości. Natomiast ta wartość zdecydowanie powinna być powiększana. Dobrą praktyką są już mosty przekraczające nawet 100 metrów szerokości. Ogólnie na etapie projektowym należy przestrzegać zasady, aby długość, stosunek szerokości do długości przejścia nie był mniejszy niż 0,8. W przypadku przejść dużych możemy zaobserwować jeszcze określone cechy techniczne, które powinny być spełnione, aby zwierzęta mogły z nich korzystać regularnie. I tak, szerokość przejść
powinna być zmienna. Największa powinna być u nasady tego wejścia, więc na wejściu i na zejściu. I tam powinniśmy obserwować kąt pomiędzy osią tego przejścia, a jej rozszerzającymi się brzegami nawet do 45 stopni. Umożliwia to bezpieczne wniknięcie na teren takiego przejścia zwierząt płochliwych, a także brak bariery umożliwiającej wejście na teren takiego przejścia. A więc nachylenie podłoża, zwłaszcza na obu końcach takiego mostu, w okolicach 15%. Dodatkowymi cechami takiego mostu, które można zaobserwować na niniejszym zdjęciu, jest określony typ roślinności, które musi taki most porastać. Dobrą praktyką jest zwrócenie uwagi na wyższą roślinność przy granicach takiego mostu. Ta wyższa roślinność krzaczasta bądź nawet drzewiasta po pierwsze uniemożliwia bezpośrednie przenikanie hałasu, na przykład znajdującej się poniżej drogi bądź linii kolejowej, ale także zmniejsza stres związany z poruszającymi się szybko obiektami, na przykład samochodami bądź pociągami. A więc izolujemy nie tylko część wizualną, ale także hałas. Zadrzewienia i zakrzewienia o większej miąższości powinny stanowić więcej niż połowę powierzchni. Natomiast dopuszczalne są również rozwiązania mieszane, o których powiem w dalszej części spotkania, gdzie takie przejścia wykorzystują również pojazdy technologiczne bądź na przykład pracownicy leśni. W przypadku lokalizacji mostów krajobrazowych o charakterze górnym, optymalnym rozwiązaniem, optymalnym z punktu widzenia przyrody i z punktu widzenia kosztów, jest lokalizowanie ich tak, aby wyrównywały one poziom. Najczęściej stosujemy takie mosty krajobrazowe w sytuacji, kiedy linia kolejowa albo droga jest położona w obniżeniu. Jednym z mostów krajobrazowych górnych jest nasyp z tunelem drogowym. Takie rozwiązanie jest jednym z częściej stosowanych obecnie w praktyce przejść dla zwierząt przy dużych inwestycjach liniowych. Po pierwsze, charakteryzuje się on niewielkim kosztem, a dodatkowo umożliwia zbudowanie przejścia o dużej szerokości. Obecnie praktykuje się przejścia o charakterze nasypu z tunelem o szerokości nie mniejszej niż 200 metrów. Przeznaczeniem tego typu przejść jest oczywiście zachowanie ciągłości szaty roślinnej i ciągłości siedlisk, a także utrzymanie tras migracji. I tutaj warte jest podkreślenia to, że jest to dla wszystkich europejskich zwierząt. Oczywiście należy pamiętać, że także dla nasypów z tunelem drogowym stosunek szerokości do długości przejścia nie powinien być mniejszy niż 0,8. Jak widzicie Państwo na zdjęciu po prawej stronie, taki nasyp z tunelami, tutaj na niemieckiej autostradzie, jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że umożliwia on odtworzenie przynajmniej w pewnej części siedliska, które również występuje poza inwestycją, a to zwiększa szanse na migrację zwierząt. Innymi mostami krajobrazowymi o górnym charakterze są wiadukty nad drogami umożliwiającym przejście dla zwierząt. One również obecnie występują najczęściej w Europie w szerokości nie mniejszej niż 200 metrów, natomiast wiadukty dla zwierząt są inwestycjami bardziej kosztownymi. Wymagają również obsypania, a więc budowania nasypów obustronnych po lewej i prawej stronie inwestycji liniowej, co podraża koszty. Drugim typem przejść dużych, wykorzystywanych przez wszystkie gatunki zwierząt, są mosty krajobrazowe dolne. Przykładem takiego mostu może być estakada drogowa bądź kolejowa. I przykład takiej inwestycji widzicie Państwo na fotografii. Przedstawia ona wiadukt autostradowy z dużym rozstawem przęseł i ważne, aby zaobserwować tutaj, że zachowana jest ciągłość roślinności poniżej tej inwestycji. Takie podejście umożliwia realizację głównego celu przejść dla zwierząt, przejść dużych. Jest to zachowanie ciągłości szat roślinnej, a także siedlisk i tras migracji dla wszystkich europejskich zwierząt. W przypadku
mostów krajobrazowych dolnych, kluczowym wymiarem, kluczowym parametrem takiego przejścia jest wysokość od podłoża, czyli wysokość od podłoża płaszczyzny, po której poruszają się czy to kolej, czy to samochody. Określona jest ona na poziomie około 5 metrów i ta estakada nie powinna być realizowana w sytuacji, kiedy ta wartość będzie mniejsza ze względu na hałas i sposób płoszenia. Natomiast dodatkowym, ważnym do uwzględnienia czynnikiem jest rozpiętość przęseł. I rozpiętość przęseł powyżej 15 metrów umożliwia nieskrępowaną migrację, zwłaszcza większym zwierzętom, takim jak na przykład niedźwiedź czy łoś. Innym istotnym aspektem jest odtworzenie, czyli zachowanie ciągłości roślinności pod wiaduktem i poza nim po okresie budowy. Dlatego, że każdy duży typ inwestycji liniowej pozostawia ślad po wykonaniu tej inwestycji. Natomiast estakady to obszary, które szczególnie szybko się odradzają, ale odtworzenie tej roślinności nie powinno być bagatelizowane. Umożliwia ono szybkie przywrócenie tras migracji w danym miejscu. Kolejnym typem, o którym powiemy, będą przejścia małe. Te wykorzystywane przez mniejsze zwierzęta i przez to przejścia te mają mniejsze gabaryty. Najmniejszym i najbardziej, najmniejszym kosztowo, najtańszym rozwiązaniem, a także najbardziej popularnym w Europie jest przejście dla zwierząt po powierzchni drogi. Oczywiście, podobnie jak było to w przypadku przejść dużych, przeznaczone są one do zachowania ciągłości tras migracji, a także korytarzy ekologicznych dla wszystkich europejskich zwierząt. Natomiast nie oznacza to, że obecnie wszystkie europejskie zwierzęta są w stanie z nich korzystać. Jest to związane z jedną konkretną cechą, czyli efektywnością rozwiązania. Ta efektywność przejść po powierzchni drogi jest zależna od natężenia ruchu i jest to kluczowy czynnik, który warunkuje możliwość realizacji takiego przejścia. W przypadku małych i średnich zwierząt mówimy o domowym limicie ruchu i obecnie taki dobowy limit ruchu zakłada się na poziomie 500 pojazdów. Jeżeli nie zostanie on osiągnięty, to można uważać, że przejście dla zwierząt po powierzchni drogi będzie efektywne. Ważne, aby w przypadku przejść małych, na przykład po powierzchni drogi, dokonywać predykcji zmian natężenia ruchu, czyli intensywności przejazdu pojazdów w perspektywie nie mniejszej niż 5 lat. W przypadku silnej antropopresji, zwiększającej się ilości pojazdów, rozwiązania w postaci małych przejść po powierzchni drogi mogą działać przez pewien określony czas, a potem wraz ze wzrastającym ruchem po prostu staną się niefunkcjonalne. Jest to jeden z głównych, kluczowych problemów związanych z przejściem po powierzchni drogi w obecnym XXI wieku. W przypadku dużych zwierząt, mam tutaj na myśli na przykład łosie czy niedźwiedzie oraz średnich, takich jak wilki, warunkowo dopuszcza się dla przejść małych po powierzchni drogi takie rozwiązania, które umożliwiają przemieszczanie się zwierząt dziko żyjących przez drogi, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze niż 10 tysięcy pojazdów na dobę. Mimo że jest to dopuszczalne, to przy tak dużym natężeniu pojazdów, tak dużym natężeniu ruchu, nie da się uniknąć strat, czyli kolizji organizmów dziko żyjących z samochodami. Dlatego obecnie należy unikać takich rozwiązań. Przyjmuje się dla zwierząt mniejszych 500 samochodów na dobę, natomiast górną granicą jakiejkolwiek efektywności przejścia po powierzchni dla zwierząt dużych jest 10 tysięcy. I tutaj w tym miejscu trzeba wskazać również na wymiary takiego przejścia. Otóż przejście po powierzchni drogi nie powinno być mniejsze niż 200 metrów. Ze względu na możliwość płoszenia i dostępu do samej drogi, obecnie zalecana w Unii Europejskiej szerokość wynosi powyżej 500 metrów. Aby przejście po powierzchni drogi było efektywne jako
sposób na podtrzymanie migracji, musi być ono odpowiednio oznakowane. Jeżeli jest to wymagane, należy również zadbać o zmniejszenie prędkości pojazdów na takim odcinku. Drugim typem przejść małych są małe przejścia górne. Jak w poprzednich przypadkach, przeznaczone są one do zachowania ciągłości tras migracji i korytarzy ekologicznych dla mniejszych zwierząt. Z punktu widzenia inwestora są one tańsze i wymagają mniejszego obszaru do realizacji. Takie cechy predestynują tego typu rozwiązania do wykorzystania np. w Dolinach Karpackich. W tym scenariuszu możemy spodziewać się, że w ciasnej karpackiej dolinie będzie do przekroczenia nie tylko inwestycja liniowa w postaci np. drogi, ale także lokalna linia kolejowa czy strumień. W przypadku małych przejść górnych powinniśmy myśleć o minimalnej szerokości przejścia na poziomie 30 metrów. Jednak aby tego typu przejście spełniało swoją funkcję w pełni, np. dla średniej wielkości zwierząt, zalecana szerokość powinna być większa niż 40 metrów. O ile to możliwe również, powinniśmy pamiętać o optymalnym nachyleniu obu stron takiego nasypu i nasyp ten nie powinien przekraczać 15% wzniesienia. Oczywiście znane są prace naukowe, które pokazują, że zwierzęta spokojnie pokonują nasypy i do 23%, a czasem na przykład w środkowej Europie nasypy, tak strome nasypy zmniejszają penetrację człowieka, niemniej dobrą praktyką jest nieprzekraczanie 15% wzniesienia. W przypadku małych przejść rozróżniamy także przejścia dolne o charakterze mostów. Również one mają zachować ciągłość tras migracji, korytarzy ekologicznych także dla mniejszych zwierząt i tego typu przejścia regularnie odwiedzane są przez lisy i sarny. W przypadku mostów minimalna szerokość przejścia dla efektywnego migrowania zwierząt to przynajmniej 15 metrów. Z takiego mostu będą korzystać sarny i dziki oraz w przypadku jeszcze mniejszych i tańszych rozwiązań możemy mówić o szerokości nawet i 5 metrów i wtedy możemy spodziewać się, że z takiego przejścia dla zwierząt pod inwestycją liniową będą korzystać najmniejsze gatunki, takie na przykład jak lis, kuna czy jeże. Innym parametrem technicznym dotyczących małych przejść dolnych jest minimalna wysokość. I tak dla zwierząt małych i średnich powinno być to 3,5 metra. Warto pamiętać również, że szerokie, czyli w okolicach 15 metrów przejścia dla zwierząt o wysokości niższej niż 1,5 metra są bardzo rzadko używane przez zwierzęta i popierają to badania eksperymentalne. Aby małe przejścia dolne były efektywne w trudnym terenie, możemy zastosować również tunele. Tunele na przykład o średnicy około 1,5 metra. Tego typu przejścia dla zwierząt są bardzo efektywne kosztowo i można je umieszczać w terenie, gdzie na przykład most jest nie do wykonania z powodów technicznych. W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech takiego przejścia. Minimalna szerokość przejścia nie powinna być niższa niż 1,5 metra. Badania pokazują, że zwierzęta zdecydowanie chętniej wykorzystują tego typu przejścia, gdy szerokość jest nie mniejsza niż 2,5 metra. Natomiast najbardziej kluczowym parametrem przejścia małego dolnego o charakterze tunelu jest wysokość. I tak nie powinna ona być niższa niż 1 metr, natomiast okazuje się, że zwierzęta najchętniej wykorzystują te, gdzie wysokość jest nie niższa niż 1,5 metra, jak to było w przypadku również i mostów. Proszę zwrócić uwagę również na zdjęcie po prawej stronie. Pokazuje ono małe przejście o charakterze podwójnego tunelu, które zlokalizowane jest pod dużą drogą. Widzimy tutaj podest, który zabezpiecza przed zalaniem górnego tunelu, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że tego typu podesty równocześnie mogą zniechęcić zwierzęcia do korzystania z takiego przejścia. Dolny tunel może być wykorzystywany przez płazy albo w sytuacji zalania może być drogą odwadniającą, umożliwiającą
niektórym większym kręgowcom wykorzystanie tego górnego tunelu w okresie migracji, gdy poziom wody jest podwyższony. Trzecim typem przejść dla zwierząt są rozwiązania mieszane, te o najbardziej różnorodnym przeznaczeniu i budowie. Spełniają one wiele funkcji, najczęściej łączą cechy użytkowe, typowe użytkowe dla człowieka, a więc są to najczęściej mosty, estakady, które umożliwiają transport i jednocześnie, na przykład o innej porze dnia bądź nawet nocą, umożliwiają migrację zwierząt. Rozwiązania tego typu są bardzo efektywne kosztowo, natomiast nastręczają pewnych trudności podczas realizacji. Oczywiście u podstaw są one przeznaczone do zachowania ciągłości czas migracji, ale także komunikacji człowieka i tutaj jest miejsce na kompromis. Przede wszystkim, aby można było mówić o przejściu dla zwierząt, musi wystąpić zjawisko odtworzenia lokalnej roślinności po skończeniu, po realizacji inwestycji. W przypadku przejść dla zwierząt musimy mówić o zjawisku efektywności, czy to przejście będzie użytkowane. Często w rozwiązaniach mieszanych z biegiem czasu może być to problem. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku rozwiązań mieszanych obserwujemy być może zwiększającą się presję człowieka, a więc na przykład jego bytność, która nasila się z biegiem czasu i dlatego zanim rozwiązania mieszane zostaną wprowadzone w życie i przejdą z etapu planistycznego do realizacji, powinny one podlegać przeprowadzeniu szacunków efektywności w dłuższej perspektywie czasu. Obecnie szacuje się, że taka dłuższa perspektywa w przyszłość powinna obejmować 10 lat. Na zdjęciu po prawej widzą Państwo przykład takiego rozwiązania mieszanego. Jest to estakada drogowa umożliwiająca przejazd pod tą estakadą pojazdów użytkowych z kamieniołomu. To jest prawa część tego wiaduktu oraz pozostawiona naturalna roślinność po lewej stronie, która umożliwia migrację zwierząt. Rozwiązania mieszane o różnych porach dnia, w różnych częściach roku mogą pełnić kilka funkcji. Taki przykład widzicie Państwo po prawej stronie na zdjęciu. Mosty drogowe i kolejowe mogą posiadać rozwiązania techniczne sprzyjające przejściom dla zwierząt. Jednym z takich rozwiązań jest zbudowanie mostu, który swoim przemysłem obejmuje obszar większy niż koryto rzeki. Taki most drogowy, który w swoim świetle mieści nie tylko koryto rzeki, ale także ścieżkę rowerową i obszar pokryty naturalną roślinnością, który naturalnie sprzyja przemieszczaniu się zwierząt, można nazwać przejściem, co oznacza, że jest to rozwiązanie mieszane. Służy nie tylko człowiekowi, ale umożliwia także lokalną migrację zwierząt. W przypadku migracji zwierząt należy zwrócić uwagę na naturalne uwarunkowania terenu. Zwykle optymalnym rozwiązaniem jest uwzględnianie przejść dla zwierząt w sytuacji, kiedy planujemy dane rozwiązanie techniczne, na przykład rozpięcie nowego mostu nad dużą rzeką, nad linią kolejową bądź nad wąwozem. W takiej sytuacji warto, aby te mosty nie ograniczały się swoimi pilonami tylko do dwóch brzegów rzeki, ale były na troszkę większym obszarze łożyska, tak aby obejmowały swoją rozpiętością także tereny bezpośrednio przyległe do koryta rzeki. Przejdźmy zatem do kolejnego zagadnienia, czyli planowania przejść dla zwierząt. Czym się kierować, kiedy planujemy przejście dla zwierząt przy nowej inwestycji? Przede wszystkim ilość i typy przejść dla zwierząt są bezpośrednio zależne od określonej wartości przyrodniczej terenu, na którym mają powstać. I za każdym razem tą wartość przyrodniczą dla każdego jednego przypadku trzeba zbadać oddzielnie. Co oznacza,
że do planowania przejść dla zwierząt niezbędne jest przeprowadzenie aktualnej inwentaryzacji gatunków, siedlisk, wielkości populacji, a także tras migracji. Wszystkie te informacje powinny być aktualne. Drugim, nie mniej ważnym aspektem jest rzeźba terenu. Dlatego aspekt ten silnie wpływa na planowanie przejść ze względu na fakt, że kształt i rzeźba terenu może ulegać zmianie na kolejnych etapach prowadzonej inwestycji. Dlatego planując przejścia dla zwierząt należy uwzględnić finalną rzeźbę terenu po zakończeniu prac. Kolejnym etapem, który jest kluczowy dla funkcjonowania przejść dla zwierząt i ich efektywności, jest obecna i funkcja terenu przyległego do inwestycji. Mowa tutaj jest o zmianach, jakie może wprowadzić na przykład zbudowanie nowej drogi, zwiększenie atrakcyjności terenów przyległych do samej inwestycji liniowej, czyli drogi bądź kolei, i na przykład napływ nowej ludności. Jeżeli zaplanujemy zmianę funkcji bądź użytkowania terenu w perspektywie przynajmniej 10 lat, można uniknąć problemów z efektywnością przejść dla zwierząt. Ostatnim kluczowym etapem planowania przejść dla zwierząt jest przewidywanie wszystkich wariantów inwestycji. Otóż na etapie planowania może okazać się, że wygrają warianty, które na pierwszy rzut oka wydawały się mało prawdopodobne. We wszystkich wariantach planowania przejścia dla zwierząt muszą być maksymalnie zoptymalizowane, nie tylko pod kątem kosztowym, ale także pod kątem efektywności biologicznej, czyli utrzymania tras migracyjnych. Przejdźmy zatem teraz do problemów z planowanym przejść przy inwestycjach liniowych, takich jak drogi czy linie kolejowe. Problemy z planowaniem przejść dla zwierząt dotyczą różnych etapów inwestycji. Najczęściej pierwszym etapem jest etap koncepcyjny. W takim przedplanistycznym etapie realizacji inwestycji przejścia dla zwierząt najczęściej analizowane są na etapie przyrodniczym. Na tym etapie powinno się analizować nie tylko aspekty biologiczne z siedliskami, z ilością gatunków, czy występują na tym na terenie potencjalnej inwestycji tereny chronione, etc. Natomiast często prowadzone są analizy na różnych polach, ogólnie nazywane przyrodniczymi, ale dotyczą określonych dziedzin biologii, hydrologii i geologii. I tak konkluzje z tych analiz powinny uwzględniać właśnie przejścia. Dodatkowo na etapie koncepcyjnym warto zwrócić uwagę na trudności technologiczne oraz na bardzo ważny obecnie aspekt, zwłaszcza w XXI wieku, kiedy inwestycje realizowane są z różnych strumieni finansowania. Dlatego, że analizy czasowo-finansowe, a analizy wykonalności często pokazują, że strumienie tego finansowania są ograniczone w czasie i muszą być zakończone w określonym momencie. Takie ściśle określone okresy trwania inwestycji niekoniecznie spinają się z optimum prac przyrodniczych, które są wymagane w etapie koncepcyjnym, czyli przygotowawczym. Warto zwrócić uwagę na moment, kiedy rozpoczynamy te przygotowania, aby zanim zostanie przeprowadzona bądź rozpoczęta procedura pozyskiwania określonych strumieni finansowych, były już znane ramy czasowe wykonania na przykład analiz biologicznych, hydrologicznych czy archeologicznych na całym potencjalnym przebiegu inwestycji. Drugim etapem, na którym pojawiają się problemy z planowaniem na przejść, między innymi pojawiają się kwestie relokacji, lokalizacji przejść dla zwierząt, jest etap planistyczny. Jest to moment, kiedy najczęściej dochodzi do konfrontacji i analizy z wyzwaniami etapu koncepcyjnego. Pojawiają się pierwsze konsultacje eksperckie, które uprawdopodabniają bądź uniemożliwiają przeprowadzenia danej inwestycji w określonych lokalizacjach. Na tym etapie
Pojawia się również bardzo istotne ustalenie założeń dla raportów oddziaływania na środowisko. Czasami niezbędne jest uszczegółowienie metodyki, jeżeli warunki środowiskowe tego wymagają. I trzeba pamiętać, że te ustalenia założeń dla raportu, w tym także przejść dla zwierząt, powinny uwzględniać wszystkie możliwe warianty przedsięwzięcia, zarówno również pod kątem warunków lokalizacyjnych, jak i finansowych. Niezmiennie na etapie planistycznym odbywają się również, albo powinny odbywać się również konsultacje społeczne, także z organizacjami pozarządowymi. W toku tych konsultacji, spotkań eksperckich i analizy wyzwań pojawiają się określone wyniki. Analiza wszystkich otrzymanych wyników, m.in. z raportu oddziaływania na środowisko, konsultacji społecznych, innych przeprowadzonych studiów, dostarczają wyników, które zbliżają etap planistyczny do etapu decyzji środowiskowej, wystąpienia bądź otrzymania decyzji środowiskowej. Na tym etapie planowana inwestycja posiada już szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji i monitoringu poinwestycyjnego. To tam pojawiają się szczegółowe wytyczne co do ilości przejść, ich charakteru, a także lokalizacji bądź wykonania technicznego, jeżeli jest to niezbędne. Trzeci etap to etap realizacji przedsięwzięcia i tutaj pojawiają się inne rodzaje problemów z przejściami dla zwierząt. Dla inwestycji liniowych, takich jak drogi czy linie kolejowe, niezbędny jest nadzór przyrodniczy inwestycji. I w przypadku ochrony na przykład placu budowy ten nadzór przyrodniczy na terenie Europy działa bardzo dobrze. Natomiast warto pamiętać, że nadzór przyrodniczy często jest wymagany również w aspektach technicznych przejść dla zwierząt, a więc kontroli kątów nachyleń, ilości wody, jej wysokości, etc., etc. Innym etapem, który może przysporzyć drobnych perturbacji przy realizacji przejść dla zwierząt, są konsultacje przyrodnicze. Powinny być one prowadzone regularnie na wszystkich etapach prac. Umożliwia to płynne koordynowanie zadań i obniżenie kosztów. Kolejnym etapem podczas realizacji, który jest kluczowy dla efektywnych przejść dla zwierząt, jest dopasowanie harmonogramu prac na terenie placu budowy z wymogami przyrodniczymi. Chodzi tu o uwzględnienie określonych okresów fenologicznych, a także niezbędnych aspektów technologicznych, możliwości technologicznych przeprowadzenia prac. Tego typu wytyczne czasem pojawiają się w decyzjach środowiskowych, niemniej ze względu na zmienność klimatyczną w Europie Centralnej i Wschodniej, za każdym razem na etapie realizacji niezbędne jest aktualne rok do roku dopasowywanie harmonogramu prac do tego, jak wygląda przyroda. Ostatnią kwestią, która bywa dyskusyjna w przypadku efektywności przejść dla zwierząt, jest zapewnienie już na etapie realizacji monitoringu dla następnego, czwartego etapu, czyli etapu poinwestycyjnego. Już na etapie realizacji powinno się zadbać o monitoring poinwestycyjny zgodnie z ewentualną decyzją środowiskową, aby tuż po zakończeniu realizacji projektu ten monitoring mógł się rozpocząć w określonej w decyzji przestrzeni czasu. Dziękuję za uwagę. Oto materiały, które zostały wykorzystane na dzisiejszym wykładzie. Do zobaczenia.